Masz rację, a co ty myślałeś? Tak. Chodź, robię wino. Zobaczę, ile tego wina. Ile tego wina wszystko zobaczy. Proszę Państwa, to jest właśnie to. To kafe mówili dzisiaj, proszę Państwa, to jest to. A o tym nie mówili w to kafe dzisiaj. To może być wystawa. Stała wystawa Muzeum, proszę Państwa, Narodowego w Warszawie. Proszę Państwa, wchodzimy tu do środka, ale zobaczmy. Opamiętaj się. Państwo zobaczą ją. Ile tych diabolów. A kaszlą. Oczywiście, że są to wyznawcy papieża wszędzie. Ani jednego Świadka Jehowy, ani jednego prawosławnego. Te w kolorach to zapowiadali dzisiaj brali to kafe. Siedem bram Jerozolimy. Państwo zobaczą. Kosmogonia, kosmologia. Siedem bram Jerozolimy. Może chcesz posłuchać. Zapraszamy. Zapraszamy. Tak. Anitka powiedziała, że chciałaby, żeby tutaj pokazany był film. Proszę Państwa, a więc tak. Państwa zobaczą partytura, proszę Państwa, czyli tak, to co śpiewałam w Spektaklu Wielkim, Jadwiga Królowa Polski. Oczywiście, że to nie jest opera najwyższego lotu, ale to trzeba było umieć zagrać. I dziewczynka idzie, nawet dziewczynka idzie, Państwo zobaczą. Potem tak, Zemsta nietoperza, bardzo ciężka aria, Kaczyński zawsze tłumaczy, ta opera i ta aria w środku jest najcięższa na świecie. Zemsty nietoperza Jana Strausa. Potem, proszę Państwa, Jarosławna. Takie ładne, zobacz. Piękne. No. Chodź, wejdź w te rękawiczki. No, za duże na miasto. Ja już się bawiłam trochę, to bardzo ładne. Jak łapki rozmawiają. Są te rękawiczki. O, no się nie, to jest po prostu jeszcze. Jeszcze nawet. I oczywiście z Krzysztofem Pendereckim. Pan Maria się objawia. O wasz. Wiecie jakie opery? Aha, to. Ale Kościół będzie krzyczał. Zakonnicy śpiewają, ale przynajmniej na temat pięknie. A tutaj do jakiej diabły. I to jest, może przepraszam, ze Strasburga. A
ale piękne to jest, naprawdę, proszę Państwa. Może nawet teraz Państwo byście chcieli może popatrzeć się na Elżbietę Penderecką. Proszę bardzo, może chodźmy jeszcze raz. Popatrzmy się. Popatrzmy się na Elżbietę. Nie jestem miniaturystą. Że już piszę, już piszę. Już pisze pan Penderecki. Dobrze, właśnie dostałem. Rozczytaj. Rozczytaj. Prawosławnego ani jednego, ale rozczytaj. Pisia, kocham ciebie. Piotrek. Katolicy tylko tu są. Prawosławne nie. Świadków Jehowy, Mormonów, nie, Ewangelików tu nie ma. Brawa, brawa.